Dzień dobry. Żeby było jasne, pragnienie bycia w Królestwie Bożym po prawicy, lewicy Jezusa nie jest niczym złym. To jest bardzo dobre pragnienie. Problemem jest to, że ci dwaj, którzy o to proszą, traktują to jako przywilej. To znaczy poczucie, tego nie ma wprost w tekście, ale jakby z tej rozmowy, która się potem dzieje między nimi a Jezusem, wynika, że traktują to jako bycie kimś lepszym, większym od innych. Traktują Królestwo Boże bardzo w ludzkiej logice, to znaczy, że tak jak tutaj na ziemi, są ważni ludzie, oni mają swoich przyjaciół, dzięki ważnym ludziom można sobie pozałatwiać różne rzeczy. Obserwujemy to choćby w przestrzeni politycznej. Każdego dnia słyszymy, jak znajomości potrafią bardzo dużo pomóc. I dokładnie ten sam schemat chcą przełożyć na Królestwo Boże. I z tym Jezus polemizuje, i z tym Jezus się nie zgadza. A więc nie chodzi o to, żeby nie mieć w sobie pragnienia bycia blisko Jezusa, również po śmierci, również w niebie. Chodzi o to, żebyśmy to... No bo taka prośba z czego się bierze? No z takiej dobrej bezczelności, że ja wiem, że ja przy tym Jezusie będę. Tylko problem jest wtedy, kiedy sobie dopowiadam, że mi się to należy, a inni to nie wiadomo. I z tego się rodzi pycha, z tego się rodzi poczucie wyższości, o którym Jezus mówi na końcu tej Ewangelii, że jak chcesz być kimś pierwszym, wielkim, to masz być sługą. I to bardzo się przekłada potem na nasze relacje w Kościele. Zobaczcie, ile w Kościele jest takiego myślenia, że ja jestem bliżej Jezusa, że ja Jezusa bardziej czczę, że ja Jezusowi bardziej oddaję chwałę, że moja duchowość, czy mój rytm mszalny to jest coś lepszego, a tamto jest gorsze. To wszystko jest okropnie niszczące to, co jest istotą, a istotą jest to, żebyśmy głosili Królestwo Boże na ziemi. Nie da się Królestwa Bożego głosić na ziemi, jeśli czuję się lepszy od innych, jeśli wywyższam się nad innych, jeśli mówię, że ktoś, kto idzie za Jezusem inaczej niż ja, jest kimś, kto jest kłamcą, w kim nie ma prawdy, że to jest jakiś zdrajca, heretyk, zaprzaniec. Różne epitety ludzie wymyślają. I tak sobie myślę, że warto jakby badać znowu swoje serce, z jednej strony cieszyć się z pragnienia, że chcę być z Jezusem w niebie, że chcę być w tym uprzywilejowanym miejscu, ale nie na zasadzie antagonizmu z innymi. To kompletnie się nie klei i Jezus z tym walczy. Jeśli ktoś tak myśli o Kościele, o Królestwie Bożym, to bardzo się z Jezusem rozmija. Zobaczcie, że Jezus, to wszystko się dzieje w momencie, kiedy Jezus opowiada swoim uczniom o swojej największej misji życiowej, jaką jest zbawienie człowieka, pójście do Jerozolimy, śmierci i zmartwychwstanie. Jezusowi zależy na każdym człowieku, a nie tylko na jego uczniach. Jego uczniowie są uprzywilejowani, ale nie dlatego, że są lepsi, nie dlatego, że wyznają Boga lepiej, tylko dlatego, że On tak chce, że sobie ich wybrał do tego, żeby za Nim chodzili. To zasadnicza różnica, a nie, że ich wybór jest właśnie ich wyborem i teraz oni wybierają lepszy sposób bycia z Panem Bogiem. To jest jakaś straszna fikcja i straszne myślenie pyszne o tym, że ktoś jest lepszy, a ktoś jest gorszy. Ta Ewangelia jest dużą przestrogą, żebyśmy absolutnie nigdy nie chcieli wykorzystać Jezusa do tego, żeby czuć się lepszym. Jest jeden problem, mówiłem o tym też na homilii dzisiaj, że kiedy ktoś mnie albo kogokolwiek w Kościele zapyta, czy czujesz się lepszy, to oczywiście 99% z nas powie nie, bo tak jesteśmy wyszkoleni religijnie, że no, to byłoby pychą tak powiedzieć. To nie jest kwestia tego, co wyjdzie z moich ust, co będzie deklarowane głośno, co napiszę na Twitterze, czy na Facebooku, czy jakiejś innej przestrzeni internetowej. Kwestia jest tego, co jest w moim sercu i co mówią moje czyny. To znaczy, że jeżeli moje czyny mi mówią,
znaczy nie mi, ale innym, że wywyższam się nad nimi, że czuję się lepszy, jeżeli moje serce tak naprawdę odsyła innych poza krąg Królestwa Bożego, to to jest prawda, a nie to, co deklaruję. Więc trzeba tu mega szczerości. To jest bardzo ważne też z drugiej perspektywy. Zobaczcie, że pozostali oburzają się na tych dwóch. I to jest kolejna rzecz, którą bardzo często możemy zobaczyć w naszym kościele, że my się często oburzamy na tych, którzy czują się lepsi. No i tworzymy po prostu kolejne katowojenki. A chodzi o to, żebyśmy się nie chcieli oburzać na innych. Mamy widzieć ten proceder, mamy widzieć ten proces, bo to się dzieje, jakby nie udawać, że tak nie jest. Ale naprawdę znowu, no bo co to znaczy wstrzymać wojnę w takim kontekście? To znaczy, że ci, którzy czują się lepsi, są zwalczani przez tych, którzy czują się lepsi od tych, którzy się czują lepsi. I to jest spirala, która się nigdy nie kończy. To znaczy, Jezus mówi o tym, żeby być w takim wypadku sługą. Co to znaczy być sługą? Sługa nie ma zdania. Panowie się kłócą, panowie budują swój świat, sługa milczy. I to nie jest oczywiście znowu wyrzeknięcie się swojego zdania, uznanie, że nic nie znaczę, że jestem nikim, bo to jest pseudopokora, ale to jest przerwanie linii zła. To znaczy, że są takie momenty, w których mogę tylko tak naprawdę powiedzieć sobie, już nawet nie muszę tego światu ogłaszać, odchodzę z tego konfliktu, nie chcę w tym brać udziału, bo to nie jest chwała Boża. Bo tutaj chodzi tylko i wyłącznie o chwałę ludzką. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby moja racja, mój sposób przeżywania Pana Boga, moja duchowość, mój rytm szalny stały się czymś nadrzędnym nad wszystko inne. Celowo używam tego słowa mój rytm szalny, bo oczywiście tutaj zaraz poprawni powiedzą, że tu nie chodzi o mój, tylko Kościoła. To prawda, ale zobaczcie, że tak naprawdę chodzi o to, że znowu wracamy do tego, że coś, co ja odkrywam jako piękno i to jest fajne, zaczynam tym walczyć z innymi i wydaje mi się, że to jest coś, co musi być dla każdego człowieka i wtedy to się staje moje, bo to jest moja broń, z którą walczę z innymi ludźmi. Wszystko to jest bardzo, uwaga, subtelne. Trzeba rozeznawać, mieć wgląd w swoje sumienie i za każdym razem, kiedy mi się włącza taka opcja, że ja jestem lepszy, że ja chcę mieć lepszy stołek w Królestwie Bożym, czyli w bliskości Jezusa, to chłopie, kobieto, wycofajmy się, zróbmy krok do tyłu i uznajmy, że jesteśmy sługami, a nie panami, którzy panują nad tym światem, również nad Kościołem. Mówię to bardzo też dzisiaj do siebie. Nie będzie dzisiaj challenge'u. Myślę, że to, co powiedziałem, jest wystarczające. Bardzo dziękuję za każde wasze wsparcie, również na Patronite, za to, że jakaś część z was chce mnie wspierać. Bardzo wam za to dziękuję. To jest dla mnie bardzo ważne, bo to z jednej strony pokazuje mi, że są wokół mnie dobrzy ludzie, z drugiej strony to mi pokazuje, że też to, co wkładam w to, co robię, jest przez kogoś dostrzegane i w jakiś sposób, no właśnie, dostrzegane. To jest, myślę, bardzo dobre słowo. Ktoś to widzi i się tym cieszy. Bardzo wam za to dziękuję, że chcecie się ze mną dzielić też swoim dobrem. Jeśli ktoś będzie miał pragnienie, to w opisie tego filmu można tam dołączyć do ekipy mecenasów Kramera. Dziękuję wam bardzo i dobrej środy wam życzę. Trzymajcie się.